Dzień dobry Państwu, otwieram 60. sesję Rady Miejskiej Wiślicy. Witam Państwa radnych, witam Państwa sołtysów, witam Pana Burmistrza, witam Pana Sekretarza oraz witam Panią Skarbę. Przechodzimy do punktu drugiego obrad, jakim jest sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad. W tym celu proszę obecnych radnych o wciśnięcie na terminalach niebieskiego przycisku. Panie Nowarzyszcze. Jeszcze raz. Mamy 15 radnych na ustawowy skład 15 radnych. Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał. Przechodzimy do punktu trzeciego obrad, jaki jest zatwierdzenie porządku obrad dzisiejszej sesji, które otrzymaliście Państwo wraz z projektami uchwał. Czy są jakieś uwagi co do porządku obrad? Jeśli nie ma, zatem przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad dzisiejszej sesji, proszę o naciśnięcie zielonego przycisku na terminalu oraz podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciw? Czerwony. Kto się wstrzymał? Żółty przycisk. Dziękuję. Stwierdzam, że porządek sesji został przyjęty. 15 radnych było za przyjęciem tegoż porządku. Na sali obrad znajduje się protokół sesji poprzedniej. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego protokołu, proszę o naciśnięcie zielonego przycisku na terminalu, podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Zagłosowało 15 radnych. Stwierdzam, że protokół sesji poprzedniej został przyjęty. Przechodzimy do punktu 5 obrad, czyli sprawozdań przewodniczącej Komisji Rady Miejskiej o pracy międzysesyjnej. Proszę przewodniczącego Komisji do Spraw Finansowo-Budżetowych, Gospodarki Rolnej, Handlu, Budownictwa i Ochrony Środowiska o czytanie sprawozdania. Pan Kucięba. Sprawozdanie Komisji do Spraw Finansowo-Budżetowej, Gospodarki Rolnej, Handlu, Budownictwa i Ochrony Środowiska o pracy międzysesyjnej. Wysoka Rado. Komisja w okresie międzysesyjnym odbyła jedno posiedzenie w dniu 26 października 2022 roku. Głównym tematem posiedzenia komisji była analiza i przyjęcie materiałów na sesję Rady Miejskiej w Wiślicy. Komisja przeanalizowała i przyjęła projekty uchwał w następujących sprawach. Zmiany wieloletniej w prognozie finansowej na lata 2022-2033. Zmian w budżecie miasta i gminy Wiślica na 2022 rok. Zmiany uchwały nr 50/304/2022 z dnia 18 marca 2022 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na lata 2022. Organizacji publicznego transportu drogowego na terenie gminy Wiślica w 2023 roku. Rozpatrzenia petycji z dnia 1 sierpnia 2022 roku dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy. Zmian w statucie miasta i gminy Wiślica. Komisja po przeanalizowaniu i przyjęciu materiałów sesyjnych wnioskuję do Rady Miejskiej o podjęcie stosownych uchwał. Dziękuję Panu Przewodniczącemu. Proszę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o czytanie sprawozdania. Pan Cielo. Dziękuję Panie Przewodniczący. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej o pracy międzysesyjnej. Wysoka Rado. Komisja w okresie międzysesyjnym odbyła jedno posiedzenie w dniu 26 października 2022 roku. Głównym tematem posiedzenia komisji była analiza i przyjęcie materiału na sesję Rady Miejskiej Wiślicy. Komisja przeanalizowała i przyjęła projekty uchwał w następujących sprawach. Zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2033.
zmian w budżecie miasta i gminy Wiślica na 2022 rok, zmianę uchwały nr 51 łamane przez 304 z dnia 18 marca 2022 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na 2022 rok. Organizacji publicznego transportu drogowego na terenie gminy Wiślica w 2023 roku. Rozpatrzenia petycji z dnia 1 sierpnia 2022 roku dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy. Zmian w statucie miasta i gminy Wiślica. Komisja po przeanalizowaniu i przyjęciu materiałów sesyjnych wnioskuje do Rady Miejskiej o podjęcie stosownych uchwał. Dziękuję. Dziękuję panu przewodniczącemu. Przechodzimy do pana przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Działalności Samorządowej, Promocji Gminy. Proszę o odczytanie sprawozdania. Pan Kochański. Sprawozdanie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Działalności Samorządowej, Promocji Gminy o pracy międzysesyjnej. Wysoka Rado, Komisja w okresie międzysesyjnym odbyła jedno posiedzenie w dniu 26 października 2022 roku. Głównym tematem posiedzenia Komisji była analiza i przyjęcie materiału na sesję Rady Miejskiej w Wiślicy. Komisja przeanalizowała i przyjęła projekty uchwał w następujących sprawach. Zmian wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2033. Zmian w budżecie miasta i gminy Wiślica na 2022 rok. Zmiany uchwały nr 51 łamane przez 304 łamane przez 2022 z dnia 18 marca 2022 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na 2022 rok. Organizacji publicznego transportu drogowego na terenie gminy Wiślica na 2023 rok. Rozpatrzenia petycji z dnia 1 sierpnia 2022 roku dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy. Zmian w statucie miasta i gminy Wiślica. Komisja po przeanalizowaniu i przyjęciu materiału sesyjnego wnioskuje do Rady Miejskiej o podjęcie stosownych uchwał. Dziękuję panu przewodniczącemu. Proszę przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o odczytanie sprawozdania. Pan Nowak. Sprawozdanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o pracy międzysesyjnej. Wysoka Rado, Komisja w okresie międzysesyjnym odbyła jedno posiedzenie w dniu 25.10.2022 roku. Głównym tematem posiedzenia Komisji była analiza petycji z dnia 1 sierpnia 2020 roku dotycząca utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy, która wpłynęła do Rady Miejskiej. Komisja przeanalizowała petycję i wydała opinię, którą przedstawiła radnym na stałych komisjach. Dziękuję. Dziękuję panu przewodniczącemu. Przechodzimy, proszę państwa, do punktu 6. Jako sprawozdanie z pracy międzysesyjnej proszę pana burmistrza Jarosława Jaworskiego o zabranie głosu i złożenie sprawozdania. Dziękuję bardzo. Panowie przewodniczący, Wysoka Rado, panie, panowie sołtysi. Okres międzysesyjny jak zwykle był u nas bardzo intensywny. Mam tutaj sporo notatek, dlatego pozwólcie, że będę z nich korzystał na siedząco. Otóż drodzy państwo, w ostatnim czasie odbyliśmy spotkanie z Dyrekcją Wód Polskich w Krakowie, która administruje naszymi urządzeniami melioracyjnymi, jak chociażby rzeką Maskalis, czy innymi ciekami wodnymi, w tym kanałami Ulgi. Drodzy państwo, spotkanie miało na celu omówienie zasad i sposobu prowadzenia inwestycji pod nazwą zabezpieczenia powodziowe na terenie gminy Wiślica. Podobne spotkanie odbyliśmy też z Dyrekcją Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach, ale również wstępne rozmowy na temat współpracy i ewentualnego nadzoru przyrodniczego z przyrodnikami, hydrobiologami, między innymi z doktorem Maciejem Bąkiem, który tutaj opiekuje się naszymi terenami. Muszę przyznać, że to spotkanie wniosło wiele rozwiązań i propozycji, jeżeli chodzi o te działania, a szczególnie jeżeli chodzi o zachowanie i ograniczenie ingerencji po prostu, jeżeli chodzi o obszar Starorzeczy. W przedmiotowej sprawie gmina proceduje zamówienie publiczne w formule zaprojektuj, wybuduj. Drodzy państwo, obecnie po prostu po wyłonieniu wykonawcy, a co za tym idzie podpisaniu umowy,
Mamy czas 2 lata na to, ażeby wprowadzić w życie te rozwiązania. Generalnie chodzi, drodzy Państwo, również o to, że zarówno cały nasz kraj, jak i nasz teren, co za tym idzie gminy Wiśnicy, boryka się również z problemem, jak wiecie, suszy, więc zjawisko nawalnych deszczy czy powodzi jest to jednorazowe zdarzenie, które w skutkach jest też dotkliwe, ale po prostu susza to zjawisko trwałe, w związku z czym proponowane przez przyrodników rozwiązania również, że tak powiem, przewidywałyby system budowy systemu zastawek, które piętrzyłyby tę wodę, utrzymywałyby w rowach w ten sposób, ażeby na odpowiednim poziomie również i nawadniać, i utrzymywać wilgotność, że tak powiem, w że tak powiem, bezpośrednim sąsiedztwie, jeżeli chodzi o pola i łąki. Drodzy Państwo, odbyliśmy spotkanie w sprawie opracowania dokumentacji na modernizację oczyszczalni ścieków w Jurkowie. Koncepcja zakłada budowę 2 zbiorników wyłożonych specjalną membraną, systemem grodzi. Takie rozwiązania z powodzeniem funkcjonują nawet w ościennych gminach, jak chociażby w gminie Stopnica, i tutaj projektant, że tak powiem, przystąpił do działania. Oczekujemy również na oddanie dokumentacji technicznej na budowę 2 zbiorników ciśnieniowych w miejscowości Jurków oraz modernizacji samej hydroforni. Wiemy, że hydroformia, zarówno jak i zbiornik, po prostu to już wiekowe urządzenia, które niestety, ale mają wysoką awaryjność, i będziemy w związku z tym inwestować w tym kierunku, i to robimy. Drodzy Państwo, na finiszu jest opracowanie dokumentacji na 2 etap modernizacji oświetlenia ulicznego, polegający na budowie brakujących odcinków oświetlenia, na co przeznaczamy kwotę około 800 tysięcy złotych. Pierwszy etap możemy uznać właściwie za zakończony. Wykonawca tam już zgłasza końcowy odbiór, chociaż też czas, jak chodzi o realizację, się przedłużył, jak wiemy. No, ma to związek oczywiście z sytuacją na rynku, jak chodzi o dostępność pewnych części, urządzeń, więc no, tutaj po prostu uległo to pewnemu poślizgowi. Niemniej jednak wszystko idzie zgodnie, można powiedzieć, z planem. Światło, jak Państwo pamiętacie, obiecaliśmy, że będzie się świecić do 23:00, tak też się dzieje. Zapala się, chyba, jak dobrze pamiętam, w większości miejscowości o godzinie 5:00. To rozwiązanie, jeżeli chodzi o wymianę oświetlenia ulicznego, również no, powoduje pewne oszczędności, dlatego też możemy sobie pozwolić w tych trudnych czasach na to, ażeby właśnie świecić dłużej, tak jak kiedy oczekiwania mieszkańców tak naprawdę. Prawdopodobnie do końca listopada, drodzy Państwo, zakończona zostanie budowa biblioteki. Miejsce, w którym się znajdujemy, jak Państwo widzicie, jest po prostu w pełnej inwestycji, więc poza oczywiście wyposażeniem i, że tak powiem, inwestycjami na zewnątrz tego obiektu, no również, drodzy Państwo, w bezpośrednim sąsiedztwie posterunek policji, o którym mówiliśmy już wielokrotnie, będzie realizowany. Tak naprawdę czas policja ma, jak chodzi o cały przyszły rok, do końca trzeciego kwartału, natomiast z rozmów, które prowadzimy, wynika, że no, będzie to oddane prawdopodobnie w pierwszym półroczu bieżącego roku, i tak jak wspominaliśmy, no, będzie to budynek modułowy, jedyny taki na ten moment, przynajmniej w województwie świętokrzyskim. Na tą chwilę, jak Państwo zauważyli, podjęliśmy pewne prace ziemne związane z podniesieniem również terenu. Posterunek będzie służył naszej gminie i zostanie wyposażony w 8 etatów policyjnych. Myślę, że po prostu no, będziemy się czuli bezpieczniej, i nasi mieszkańcy jak najbardziej. Jak Państwo zapewne wiecie, że od 1 grudnia planowane jest rozpoczęcie działalności DPS-u. Tutaj właśnie rozdawaliśmy jeszcze kolejne informacje, ogłoszenia. Na ten moment inwestycja polega na, że tak powiem, wykonaniu kosmetyki w samym środku. Też dopinane są ostatnie po prostu kwestie, jeżeli chodzi o doposażenie, czyli inwestor główny wychodzi, wchodzą z kolei firmy, które po prostu uczestniczyły w przetargu i wygrały przetarg na wyposażenie tego DPS-u. W związku z tym też no, liczymy, że sprawnie zostanie uruchomiony z dniem 1 grudnia.
Na ten moment mamy 6 podopiecznych, które zadeklarowały te osoby chęć właśnie uczestniczenia w tym projekcie. No, z naszej strony oczywiście zachęcamy i uruchomiliśmy pełną, tak powiem, informację również poprzez wszystkie parafie z naszego powiatu, bo zakres działalności naszego DPS-u obejmuje cały powiat, aby po prostu te osoby chętne się zgłaszały. Myślę, że jeżeli będzie to 10 osób, no to sądzę, że po prostu, że ruszymy i odpalimy. Takie były przynajmniej no na początek, że tak powiem, dane, jak chodzi o instytucję finansującą. Drodzy Państwo, kolejna sprawa, po obok DPS-u, no też zauważyliście Państwo, że również prowadzimy inwestycje, jeżeli chodzi o nasze garaże, więc no, trzeba też powiedzieć, że cały ten obiekt, można powiedzieć, no, przeszedł wielką transformację tak naprawdę i z ruiny tam powstały no, wartościowe obiekty, również o wielomilionowych wartości. To też warto podkreślać, bo no, tak naprawdę z niczego robi się coś, drodzy Państwo. Myślę, że to jest wielki sukces no, naszego samorządu, naszej gminy. Drodzy Państwo, Urząd Miasta i Gminy zgłosił gotowość dystrybucji węgla. To również ten plac, który nabyliśmy od SKR-u, posłużyłby za miejsce, gdzie będziemy po prostu składować dostarczany węgiel i ewentualnie rozwozić go bądź sprzedawać bezpośrednio z tego placu naszym zainteresowanym mieszkańcom. Na ten moment, jak Państwo wiecie, no, czekamy z niecierpliwością na uprawomocnienie się w tej materii przepisów. Jeszcze ostatnie ewentualnie dokumenty, jak chociażby załącznik, wniosek, jeżeli chodzi o wnioskowanie do nas. Też nie znamy jeszcze miejsca, z którego będziemy mogli odbierać ten węgiel. Czekamy na wskazanie. Wiemy, że jest około 50 takich miejsc w kraju, więc no też w zależności od odległości, gdzie to miejsce odbioru będzie miało po prostu lokalizację, no to wówczas po prostu też no, będziemy tutaj może więcej wiedzieć, czy, no, że tak powiem, zbilansuje nam się to wszystko i transport, i sprzedaż, i tak dalej. Drodzy Państwo, jak Państwo wiecie, dysponujemy również ciągnikami, przyczepami, koparką, ładowarką, także wyposażeni jesteśmy odpowiednio, żeby móc właśnie przystąpić do takiej dystrybucji. Kolejna sprawa, drodzy Państwo, wypłaciliśmy w tym temacie również dla 815 gospodarstw dodatek węglowy, ponieważ no, wnioskowana była kwota w początkowej fazie naboru taka właśnie, bo to na dzień i ilość złożonych wniosków decydowała, ile możemy zapotrzebować środków. Kolejna transza również jest zapotrzebowana. Ta pierwsza dotyczyła kwoty 1,5 miliona złotych, jeszcze jest zapotrzebowane kolejne 1 600 000, jeżeli chodzi o dodatek węglowy. Drodzy Państwo, tutaj trzeba też powiedzieć, że poszło to sprawnie, dlatego też, że nasi pracownicy również pracowali przy tym, ażeby przelać jak najszybciej środki dla tych 815 właśnie wnioskodawców wieczorami. Także też tutaj trzeba podziękować im za pracę i wytrwałość, że skutecznie to zostało przeprowadzone. Kolejna transza powinna już dotrzeć, ale jeszcze jej nie ma. Jak tylko dotrze, będziemy przelewać środki dla kolejnych wnioskodawców. Drodzy Państwo, oczywiście te wnioski są jednocześnie analizowane i badane, czy wnioskodawcy spełniają po prostu warunki, ponieważ no, mamy tutaj odpowiedzialność i finansową, i również prawną. Drodzy Państwo, podobna sytuacja jest, jak Państwo wiecie, z akcją ostatnią, która się dzieje tak naprawdę na terenie całej gminy, jeżeli chodzi o suszę. Drodzy Państwo, czas jest krótki. W związku z tym nasi pracownicy świadczą pomoc w tym temacie. Wiadomo, że jest to dla wielu starszych, szczególnie osób, skomplikowana sprawa, ponieważ wnioski składane są poprzez profil zaufany, więc potwierdzamy oczywiście te profile, kto ma. Zakładamy nowe i też składamy wnioski. Drodzy Państwo, w związku z tym też nasi pracownicy pracują od 7 do 20. Żebyście Państwo też mieli taką wiedzę, jak to wygląda. Też nie z winy czasami pracowników,
tylko samej aplikacji. Wolno to idzie, dlatego też no, postanowiliśmy, ażeby właśnie wydłużyć termin składania i obsługi właśnie naszych mieszkańców. A poza tym oczywiście są kolejne inne wnioski, które również pomagamy wypełniać, to jak chociażby po prostu wnioski kierowane do agencji, jeżeli chodzi o po prostu wymianę azbestu. To jest też, jak wiecie Państwo, do 500 metrów kwadratowych powierzchni można o to się ubiegać. Ale oczywiście też czyste powietrze, ale też inne, jak chociażby mój prąd, moja woda i tak dalej. Czy typowe wnioski, że tak powiem, obszarowe składane do agencji. Drodzy Państwo, wracając do inwestycji, trwają prace wykończeniowe przy budowie drogi gminnej w miejscowości Koniec Mosty oraz w miejscowości Wawrowice, również na drogach gminnych, które po prostu są wyposażone w nową nawierzchnię asfaltową, ale również skarpy, przynajmniej na pewnych odcinkach zabezpieczane są ażurami. One również tam te rowy spełniają i poprawiają funkcje odwodnieniowe. Drodzy Państwo, wczoraj otrzymaliśmy dokumentację na modernizację stadionu Grodu Wiślica wraz z budową zaplecza wielofunkcyjnego, czyli jest szatni, toalet i innych pomieszczeń. Drodzy Państwo, w ciągu 2 tygodni najbliższych otrzymamy program funkcjonalno-użytkowy na budowę 27 odcinków dróg asfaltowych, w tym również tak zwanych dróg PGR-owskich oraz modernizację dróg kamiennych dojazdowych do puli Łąk o łącznej długości 28 km około. Łączna pula środków, jakie przeznaczyliśmy na ten cel, to ponad 10 milionów złotych. Myślę, drodzy Państwo, że właśnie to pozwoli no, w sposób znaczący poprawić właśnie naszą infrastrukturę drogową, zarówno te drogi właśnie asfaltowe, ale również dojazd naszych rolników do pól i łąk. Jeżeli chodzi o drogi powiatowe, to w najbliższym czasie będzie realizowane zadanie, jak chodzi o modernizację drogi w Sielcu. To jest droga, która prowadzi również do PGR-ów. Tutaj wniosek składaliśmy w tej sprawie do starostwa i lobbowaliśmy również za tym. W związku z tym też jest już podpisana umowa na wykonanie tego zadania. Realizację wykonawca chyba ma, jak dobrze pamiętam, do połowy przyszłego roku, więc trudno powiedzieć, kiedy rozpoczną się działania. Drodzy Państwo, na ten moment to tyle. Dziękuję bardzo. Reszta myślę, że chodzi o wnioski i pytania. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panu Burmistrzowi. W punkcie 7, proszę Państwa, mamy informacje na temat złożonych w roku 2022 oświadczeń majątkowych za rok 2021. Pozwolicie Państwo, że przeczytam tą informację. Działając na podstawie artykułu 24 punkt H, 6 i 12 punkt ustawy z dnia 8 marca o samorządzie, informuję, iż wszystkie osoby zobowiązane do złożenia oświadczenia majątkowego, to jest Pan Burmistrz, Pan Przewodniczący, złożył w ustawowym terminie oświadczenia majątkowe do Wojewody Świętokrzyskiego. W złożonych oświadczeniach nie stwierdzono przesłanek wskazujących na świadome zatajenie prawdy lub świadome podanie nieprawdy. W oświadczeniach majątkowych burmistrza oraz przewodniczącego nie stwierdzono nieprawidłowości. Oświadczenia zostały opublikowane na BIP-ie urzędu. Radni złożyli oświadczenia do przewodniczącego rady, natomiast pracownicy i kierownicy jednostek organizacyjnych zobligowani do złożenia oświadczeń złożyli takowe oświadczenia w terminie ustawowym do burmistrza miasta i gminy Wiślice. Wszystkie złożone oświadczenia majątkowe przez właściwe organy, do których były składane, zostały poddane analizie. W złożonych oświadczeniach majątkowych nie stwierdzono nieprawidłowości, które mogłyby być podstawą do wszczęcia postępowania sprawującego bądź kontrolnego co do prawidłowości złożonych w tych oświadczeniach informacji. Zgodnie z artykułem 24 ustawy o samorządzie gminnym wszystkie złożone oświadczenia majątkowe zostały przekazane do Urzędu Skarbowego oraz zostały opublikowane na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu. To tyle, proszę Państwa, o oświadczeniach majątkowych radnych i pracowników urzędu. Przechodzimy do punktu 8.
W punkcie 8 mamy podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2033, ale pani skarbnik chciałaby jeszcze coś powiedzieć, czy później? Później, tak. To bardzo proszę panią skarbnik o odczytanie projektu uchwały. Projekt uchwały nr 60/349 Rady Miejskiej Wiśnicy z dnia 27 października 2022 roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy na lata 2022-2033. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku w samorządzie gminnym tekst jednolity, dziennik ustaw z 2022 roku, pozycja 559 z późniejszymi zmianami oraz artykuł 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, tekst jednolity, dziennik ustaw z 2022 roku, pozycja 1634 z późniejszymi zmianami, Rada Miejska Wiśnicy uchwala, co następuje. Paragraf 1. W uchwale nr 49/288 z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Wiślica na lata 2022-2033, zwanej dalej prognozą finansową, wprowadza się następujące zmiany. 1. Załącznik nr 1 do prognozy finansowej, wieloletnia prognoza finansowa, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik nr 2 do prognozy finansowej, wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Wiślica. I paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję pani skarbnik. Przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały. Kto jest za przyjęciem uchwały, proszę o naciśnięcie zielonego przycisku na terminalu oraz podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zagłosowało 15 radnych. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Mówię o tych 9 tysięcy, że powiem. W kolejnym punkcie obrad mamy podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Wiśnica na 2022 rok. Ale tutaj pani skarbnik jeszcze chwilę wyjaśnienia. Komentarz, bardzo proszę. Szanowni Państwo, jak wczoraj mówiłam, że jeszcze dochody i wydatki zwiększą mi się o pewną kwotę. Jest to kwota 9 tysięcy złotych, którą otrzymujemy za czyste powietrze. Więc dochody i wydatki, to co jest w załączniku nr 1, w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej, do zmiany uchwały budżetowej oraz do wieloletniej prognozy finansowej po stronie dochodów, po stronie wydatków zwiększą nam się o kwotę 9 tysięcy złotych. Są to pieniążki, które realizujemy odnośnie czystego powietrza i które wpływają nam z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Dziękuję. To bardzo proszę panią skarbnik o odczytanie projektu uchwały. Uchwała nr 60/350, projekt uchwały nr 60/350 Rady Miejskiej Wiślicy z dnia 27 października 2022 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Wiślica na 2022 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity, dziennik ustaw z 2022 roku, pozycja 1372 oraz artykuł 211, 212, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
Tekst jednolity dziennik ustaw z 2022 roku, pozycja 583 z późniejszymi zmianami. Rada Miejska Wiślicy uchwala, co następuje. Paragraf 1. W uchwale Rady Miejskiej Wiślicy nr 49 przez 289 z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany. 1. Dokonuje się zmiany dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmiany wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Załącznik zadania inwestycyjne roczne w 2022 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Paragraf 6 punkt 2 otrzymuje nowe brzmienie. Ustala się dochody w kwocie 109 tysięcy złotych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym niewykorzystane dochody z opłat z lat poprzednich 14 446 złotych 13 groszy oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 50 781 zł 50 groszy oraz wydatki w kwocie 295 681 zł 85 groszy na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w czystości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Tekst jednolity, dziennik ustaw z 2021 roku, pozycja 1119 ze zmianami. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Wiślica. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Dziękuję. Dziękuję pani skarbnik. Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały. Kto jest za przyjęciem uchwały, proszę o naciśnięcie zielonego przycisku na terminalu oraz podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zagłosowało 13 radnych. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. W punkcie 10 obrad mamy właśnie projekt uchwały, którą przeczyta nam pan Stanisław Bustrzanowski, przewodniczący Rady Miejskiej. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 351 przez 304 przez 2022 z dnia 18 marca 2022 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na 2022 rok. Projekt uchwały nr 60/51/2022 rok Rady Miejskiej Wiślicy z dnia 27 października 2022 roku w sprawie zmiany uchwały nr 51/304/2022 z dnia 18 marca 2022 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na 2022 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy tej dziennik urzędowy ustaw 2020 roku Rada Miejska Wiślicy uchwala co następuje.
Paragraf 1. Harmonogramie wydatków stanowiących załącznik nr 1 do uchwały nr 58 łamane przez 304 łamane przez 2022 roku z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki rozwiązania problemów alkoholowych oraz narkomanii na 2022 rok ze zmianami wprowadzającymi uchwałą nr 54 łamane przez 317 łamane przez 2022 rok z dnia 27 maja 2022 roku oraz uchwałą nr 57 łamane przez 336 łamane przez 2022 rok z dnia 31 sierpnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany. Punkt 1, podpunkt 1. Planowaną kwotę wydatku w wysokości 500 zł zastępuje się kwotę 2500 zł. Punkt 2, podpunkt 2. Planowaną kwotę wydatku w wysokości 7500 zastępuje się kwotą 17500. Punkt 3, podpunkt 1. Planowaną kwotę wydatku w wysokości 3500 zł zastępuje się kwotą 23500 zł. Punkt 3, podpunkt 2. Planowaną kwotę wydatku w wysokości 21 tysięcy zastępuje się kwotą 41 tysięcy złotych. Punkt 3, podpunkt 3. Planowaną kwotę wydatku w wysokości 7 tysięcy złotych zastępuje się kwotą 37 tysięcy złotych. Punkt 3, podpunkt 4. Planowaną kwotę wydatku w wysokości 2000 zł zastępuje się kwotą 16 363 zł 38 groszy. Punkt 3, podpunkt 5. Planowaną kwotę wydatku w wysokości 2318 zł 47 groszy zastępuje się kwotą 32 318 47. Punkt 3, podpunkt 6. Planowaną kwotę wydatku w wysokości 31 tysięcy zastępuje się kwotą 51 tysięcy złotych. Punkt 4, podpunkt 2. Planowaną kwotę wydatku w wysokości 2000 zł zastępuje się kwotą 9000 zł. Punkt 4, podpunkt 3. Planowaną kwotę wydatku w wysokości 4000 zastępuje się kwotą 11000 zł. Punkt 6. Planowaną kwotę wydatku w wysokości 12 tysięcy zastępuje się kwotą 19 tysięcy złotych. Punkt 7. Planowaną kwotę wydatku w wysokości 24 tysiące złotych zastępuje się kwotą 29 tysięcy złotych. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta gminy Myślnica. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję panu przewodniczącemu. Przechodzimy do głosowania nad uchwałą. Kto jest za przyjęciem uchwały, proszę o naciśnięcie zielonego przycisku na terminalu oraz podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zagłosowało 15 radnych. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 11 porządku obrad. Proszę przewodniczącego pana Stanisława Bystrzanowskiego o odczytanie projektu uchwały w sprawie organizacji publicznego transportu drogowego na terenie gminy Lica w 2023 roku. Projekt uchwały nr 60, łamane przez 352, łamane przez 2022 Rady Miejskiej Wiślicy z dnia 27 października 2022 roku. W sprawie organizacji publicznego transportu drogowego na terenie gminy Myślnica w 2023 roku. Na podstawie artykułu 7 ust. 1 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, to jest Dziennik Urzędowy Ustaw 2022 rok, pozycja 559 ze zmianami. Rada Miejska Wiślicy uchwala, co następuje. Paragraf 1. Gmina Wiślicy jako organizator przewozu o charakterze użyteczności publicznej organizuje w 2023 roku gminne przewozy pasażerskie, podejmuje wszelkie zadania związane z organizacją tych przewozów w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie przemieszczenia się na terenie gminy. Paragraf 2. Określa się linię komunikacyjną, na której planowane jest wykonanie przewozu o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Wiślica. Linia nr 1. Wiślica, Wawrowice, Ostów, Kochary, Jurków, Koniec Most. Wiślica. Linia nr 2. Wiślica, Skorocice, Skotniki Górne, Skotniki Dolne, Koblniki, Sielec, Wiślica. Linia nr 3. Wiślica, Hotel Czerwony, Brzezie, Łatanice, Gluzy,
Hotel Czerwony, Wiślica. Linia numer 4, Wiślica, Szczytnik i Szczerbaków, Górki, Szczerbaków, Wiślica. Linia numer 5, Górki, Szczerbaków, Wiślica, Gorysławice, Sielec, Kobelniki, Hotel Czerwony, Gluzy, Hołdza, Gluzy, Hotel Czerwony, Kobelniki, Sielec, Gorysławice, Szczerbaków, Górki. Paragraf 3. Ustala się wybór operatora w gminnych przewozach pasażerskich nastąpi na podstawie artykułu 22 ust. 1 punkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym w trybie bezpośredniego zawarcia umowy z przewoźnikiem. Paragraf 4. Upoważnia się burmistrza miasta i gminy Wiślica do bezpośredniego zawarcia umowy na oświadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na zasadach określonych w artykule 22 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym. Paragraf 5. Wykonanie uchwały zleca się burmistrzowi miasta i gminy Wiślica. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Urzędzie Rządowym Województwa Świętokrzyskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej. Dziękuję. Dziękuję panu przewodniczącemu. Przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały. Kto jest za przyjęciem uchwały, proszę o naciśnięcie zielonego przycisku na terminalu oraz podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zagłosowało 15 radnych. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 12. Proszę przewodniczącego pana Zdzisława Kaczmarczyka o czytanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 1 sierpnia 2022 roku dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy. Projekt uchwały nr 60 łamany przez 353 łamany przez 2022 Rady Miejskiej Wiślicy z dnia 27 października 2022 roku w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 1 sierpnia 2022 roku dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gmin. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15, artykułu 18b ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy, to jest dziennik ustaw z 2022 roku, pozycja 559 z późniejszymi zmianami, artykuł 9 ust. 2 oraz artykuł 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach, to jest dziennik ustaw 2018 rok, pozycja 870. Rada Miejska Wiślicy uchwala, co następuje. Paragraf 1. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Miejska Wiślicy uznaje, że petycja złożona przez pana Janusza Króla nie zasługuje na uwzględnienie z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu. Paragraf 2. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Miejskiej Wiślicy do poinformowania podmiotu podnoszącego petycję o sposobie jej rozpatrzenia. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję panu przewodniczącemu. Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały. Kto jest za przyjęciem uchwały, proszę o naciśnięcie zielonego przycisku na terminalu oraz podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zagłosowało 15 radnych. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 13 porządku obrad. Proszę przewodniczącego pana Zdzisława Kaczmarczyka o odczytanie projektu uchwały w sprawie zmian w statucie miasta i gminy Wiślica. Projekt uchwały nr 60 łamany przez 354 łamany przez 2022 Rady Miejskiej Wiślicy z dnia 27 października 2022 roku w sprawie zmian w statucie miasta i gminy Wiślica. Na podstawie artykułu 3 ust. 1, artykuł 18 ust. 2 punkt 1, artykuł 22 ust. 1 i 2, artykuł 40 ust. 1 i 2 punkt 1, artykuł 41 ust. 1, artykuł 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity dzienniku ustaw 2022 roku, pozycja 559, zmiany w dzienniku ustaw 2022 roku, pozycja 1005 i pozycja 1079. Rada Miejska Wiślicy uchwala, co następuje. Paragraf 1. W statucie miasta i gminy Wiślica stanowiącym załącznik do uchwały nr
48 łamane przez 316 łamane przez 2018 Rady Miejskiej Bistrycy z dnia 25 września 2018 roku w sprawie uchwalenia statutu miasta i gminy Bistrzyca Dziennik Urzędu Świętokrzyskiego z 2018 roku, pozycja 3417, zmiany, Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z 2018 roku, pozycja 4117, dokonuje się następujące zmiany. Załącznik numer 4 do statutu otrzymuje brzmienie. Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych. Punkt 1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bistrzycy. Punkt 2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bistrzycy. Punkt 3. Szkoła Podstawowa w Skotnikach Dolnych. Punkt 4. Miejska Biblioteka Publiczna w Bistrzycy. Punkt 5. Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Bistrzycy. Punkt 6. Dom Pomocy Społecznej w Korysławicach. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Bistrzyca. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Dziękuję. Dziękuję panu przewodniczącemu. Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały. Kto jest za przyjęciem uchwały, proszę naciśnięcie zielonego przycisku na terminalu oraz podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zagłosowało 15 radnych. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Dziękuję państwu za głosowanie. Wyczerpaliśmy kod głosowań. Przechodzimy do punktu 14. Zgłoszenie interpelacji, zapytań, wolnych wniosków w sprawach gminy. Czy z państwa radnych? Pan Sierot, bardzo proszę. Dziękuję panie przewodniczący. Ja chciałem podziękować panu burmistrzowi za generalny remont odcinka drogi w Mostach wraz z odwodnieniem. To było bardzo ważne dla mieszkańców, zwłaszcza zamieszkałych w tej części wsi, z uwagi na lokalizację ich gospodarstw. No niestety jest taka rzeźba terenu w tamtej części wsi. Dzięki tej inwestycji te wody opadowe nie będą się zatrzymywać teraz w miejscu, tylko tam, gdzie ich miejsce. Także jeszcze raz w imieniu własnym oraz mieszkańców bardzo panie burmistrzu dziękuję. Dziękuję, miło słyszeć. Ktoś z państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. Ja z wnioskiem do pana burmistrza w zasadzie trzymam te skali. Pierwszy dotyczy tymczasowego udrożenia Laskalisu z tych zalew, tam spowodowały kąpy nieszczęsne. Poszedł to udrożnienie jeszcze przed rozpoczęciem tego dużego projektu, bo przejdziemy w okres jesienno-zimowy niebawem i może to spowodować zagrożenie, bo ta będzie większa. Drugi wniosek dotyczy oświetlenia ulicznego, a w zasadzie przycinki w pobliżu nowo zabudowanych opraw LED-owych, bo to też takie martwe punkty powstają, gdzie jest nowa oprawa, nie doświetla drogi. A trzeci to prośba w zorganizowaniu przeglądu gwarancyjnego tej naszej drogi, która została budowana od sklepu do końca. Także dziękuję. Czy ktoś z państwa jeszcze radnych? Nie widzę. Może odpowiem. Tak, bo właśnie. Pan, bo tak. Okej, no to pozwólcie państwo, że też może na sytuacji nie odpowiadam. Drodzy państwo, tak, jeżeli chodzi o bobry i udrożnienie Maskalisu, no to powiem tak. Oficjalnie, jak pan składa wniosek, odpowiadam tu również oficjalnie, ale pan, bobry są pod ścisłą ochroną i to nie jest nasze urządzenie. No, więc to jest oficjalna odpowiedź i tyle w tym temacie mogę powiedzieć. Jeżeli chodzi o oświetlenie, to oczywiście, że tutaj rozumiem, że konary drzew zasłaniają pełne oświetlenie ulicy, tak? To jest dużo takich miejsc, czy to jest przy naszych drogach gminnych, tak? To myślę, że to no, da się jakoś zrobić, bo te lampy, bo słuchajcie państwo, te lampy, bo to ja rozumiem, te lampy są montowane dokładnie w tym samym miejscu, gdzie świeciły poprzednie. No po prostu świecą prawdopodobnie jaśniej i prawdopodobnie taniej, no na pewno taniej. W związku z tym no, nic tu się nie zmieniło, jak chodzi o ich lokalizację. Rozumiem, że ten problem no, jeszcze przed tą inwestycją musiał występować i okej, no tutaj myślę, że przyjrzymy się tej sprawie. Pani, tutaj ja mi proszę zapisać ten wniosek i tak dalej. Co do tam i bobrów odpowiadam, że tutaj no musiałbym naruszać przepisy prawne, gdybym miał niszczyć zeremia bobrowe. Że wejdę w słowo, ale to jest ten odcinek, który tam wspomniałem na poprzedniej sesji, na tym przejściu gazociągu, prawda? No rozumiem.
piętrze dosyć istotnie. Będziemy się za tym kontaktować w tej sprawie z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska i jak podejmie decyzję, że można tam coś działać, na właśnie w tym miejscu to będziemy działać. Trzecia sprawa to tak, droga, jakiś przegląd gwarancyjny. Wiem, bo zgłaszał Pan już również na komisji tę sprawę i też tam zleciłem kierownikowi Wydziału Inwestycyjnego, aby się kontaktował z inspektorem nadzoru i no nie wiem, czy odwrotnie już udało mu się z panem radnym kontaktować, czy nie, jak najbardziej. Droga, tak jak zawsze mówiłem, każda z tych dróg, drodzy Państwo, jest objęta gwarancją i to, jak dobrze pamiętam, to dwuletnią, więc no jak najbardziej, jeżeli uważają mieszkańcy, że czy radni, czy sołtysi, że coś jest nie tak zrobione, jak najbardziej. Takie spotkanie będzie miało miejsce w obecności specjalistów, inspektora nadzoru i oczywiście, że trzeba takie usterki, jeżeli takie są, usuwać. Także tutaj na pewno też zorganizujemy sprawę. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych? Nie ma. Państwo sołtysi, Pan tutaj Kowacz. Zwłaszcza pierwszy, bardzo proszę. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, chciałem podziękować w ogóle za pierwsze narzuca się oznakowanie piekarni naszego rodzynka, to jest właśnie i tam, tak jak żeśmy rozmawiali, prosiłbym o choćby równiarkę tej nawierzchni. No wiadomo, że teraz wpłynął to dofinansowanie wpłynie na te mienie popegeerowskie, no to myślę, że to wykonamy, nie, bo tam się nie da przejechać, a w sumie koszt utrzymania piekarni wzrósł niesamowicie, no i temu panu by było ciężko, a szkoda by było, żeby taki rodzynek nam padł na terenie gminy, bo to wiadomo, świadczy niesamowite usługi w zakresie piekarnictwa. A druga sprawa za ten DPS w ogóle i to, panie burmistrzu, to co się dzieje na Gorysławicach, to rozsławia na cały powiat, można powiedzieć, bo wszędzie, gdzie nie tego, to słyszą skąd jestem, to mówią, że macie dobrego włodarza, który potrafi zarządzać. No druga sprawa, że od kilkunastu lat w moim punkcie widzenia było o utworzenie takiej bazy w ogóle na terenie SKR-u byłego i to dopiero trzeba było czekać, powtarzam się już nie jeden raz, do nowych wyborów, które młody jest, energiczny człowiek, zna swoje miejsce i wie co robi. No i trzecie to jest to, żeby można powiedzieć, uszło mi trochę z głowy, nie? No ale jest odnośnie oświetlenia, nie? Żeby tam te łąki zrobić. Tak jest, to tutaj Państwem tu się będziemy... I tę drogę za tą hurtownią, nie? No to już jak wpłynie te pieniążki, także myślę, że to zrobimy, nie? No bo to jest ból po prostu, bo tam uciążenie jest skrót niesamowity, byłby potrzebny, bo na tej krzyżówce trzeba czekać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz powiem, może jeżeli... Ja jeszcze mogę, panie, w sądzie, ale może ta rada miejska też coś tak będzie działa, nie? Może? Ja myślę, że no tak, nad radą no, jeszcze ktoś stoi, nie? Pan Bóg. Słuchajcie. No, dziękuję bardzo panie sołtysie, no miło słyszeć takie słowa, a ja zawsze podkreślałem, że tu my tutaj działamy wspólnie i zarówno rada, jak i burmistrz, ale sołtysi jak najbardziej, bo przecież to wasze wnioski wdrażamy w życie i realizujemy i wiele właśnie waszych pomysłów. Dlatego też jak najbardziej tutaj ja dziękuję oczywiście, bo jestem tym organem wykonawczym i no, cieszę się, że jest taki odbiór, ale myślę, że to jest nasz wspólny sukces, tak jak powiedziałem, i sołtysów radnych i no, mój osobisty też to dziękuję, cieszę się. Drodzy Państwo, jeżeli chodzi tutaj Państwo sołtysi o piekarnię, rzeczywiście do tej piekarni bardzo dużo ludzi przyjeżdża, zresztą każdy z nas korzysta z usług i myślę, że tak, że pomożemy tutaj, bo faktycznie fatalna ta droga, ja za często nie jeżdżę, ale miałem okazję parę razy jechać, jest fatalny ten odcineczek drogi,
Tutaj przyjeżdża masa ludzi również spod Krakowa, nie tylko naszych mieszkańców. Także kiedy by tam nie pojechać, praktycznie zawsze jest jakaś kolejka. I cieszymy się, że ta piekarnia rzeczywiście no tutaj tak poprawia obrót, że po prostu wydaje się przynajmniej, że również w związku z tym również i zyski jakieś. No i o to chodzi, żeby nasi ludzie tutaj pracowali i właśnie się rozwijali. No wiadomo, że no nie zawsze tak było, ale trzeba wspierać tych ludzi, którzy wykazują inicjatywę i po prostu służą naszym mieszkańcom, dlatego na pewno tę drogę również uwzględnimy. Natomiast co do drogi, ja wspominałem, drodzy Państwo, nie powtarzam tych wszystkich, bo musiałbym wiele czasu na to poświęcić, ale 28 odcinków dróg, w tym również oczywiście ta droga za tam właśnie składem budowlanym, która łączy drogę wojewódzką z drogą powiatową, odcineczek niewielki, 70 metrów, więc jak najbardziej powinno to być zrobione. Podobnie rzecz się ma z doświetleniem. Dobudowujemy, tak jak mówię, dokumentacja praktycznie jest gotowa, tylko drobne korekty, które są wprowadzane, są związane ze sprawami własnościowymi i jeżeli już ta dokumentacja będzie dla nas dostępna, będziemy również przygotowywać zamówienie publiczne. Tak jak powiedziałem, mamy na to 800 tysięcy złotych środków i tak przewidujemy, że ta kwota wystarcza, żeby dobudować te wszystkie zgłaszane przez Państwa właśnie odcinki. Drodzy Państwo, jeżeli jestem przy głosie, to pozwólcie, że jeszcze chciałbym wszystkich Państwa zaprosić na piątek, czyli na jutro, na godzinę 18 na hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym organizujemy koncert taki patriotyczny. Przyjeżdża taki znany bard, artysta, który właśnie specjalizuje się w tych patriotycznych utworach i twórca również właśnie. I chciałbym serdecznie Państwa zaprosić do wzięcia udziału właśnie tutaj na plakatach. Państwo macie, też staramy się, żeby no tutaj jak największą ilość naszych mieszkańców zachęcić do uczestnictwa. Wiadomo, że ten okres i listopad sam to taki miesiąc patriotyczny, także też już dzisiaj zapraszam na 11 listopada tradycyjnie tutaj do nas, jak chodzi o park. Także serdecznie zapraszam. I jeszcze, drodzy Państwo, chciałem tylko przypomnieć, dzisiaj też przyjeżdża, tak jak Pan Przewodniczący wspominał, przyjeżdża członek zarządu Tomasz Jamka, jak chodzi o drogi wojewódzkie, ale również nasz radny wojewódzki Maciej Gawin w sprawie tutaj zwizytowania tej drogi właśnie naszej 771. Z tego co informacje z wczoraj mam, plac został przekazany pod budowę i coś tam się już przy tym moście jednak dzieje, więc zobaczymy, pojedziemy to naocznie, stwierdzimy. Ale również też informację dali dobrą, że ruszają tak naprawdę z tą drogą, że między 7 i 11 też biorą się za przebudowę tych niebezpiecznych łuków tutaj właśnie w Wiślicy samej, więc no docelowo, tak jak deklarowali, ta droga będzie zmodernizowana aż do skrętu na górki, no na co właśnie liczyliśmy i o co nam tak naprawdę chodziło. Dziękuję bardzo. Pani Sołtys. Skoro tak wszyscy panu burmistrzowie dziękują, ja również dziękuję tutaj radny Domarka Świetotyk, ale króciutkie pytanie bardziej informacyjne względem tych z tego węgla, który będzie tak. Dystrybucji węgla. Czy będą składane, jak potrzeba będzie składać jakieś wnioski i który dział gminny będzie się tym zajmował? Tak, oczywiście. Więc już odpowiem. Drodzy Państwo, rzeczywiście projekt ustawy zakłada, że minister właściwy właśnie określi wzór wniosku, na jakim będą mogli mieszkańcy składać. Na ten moment nie ma takiego dokumentu. Wszystkie te, które krążą w internecie, wnioski, to są wnioski takiej, że tak powiem, domowej produkcji. I prawdopodobnie, bo tu rzecz chodzi, jak Państwo wiecie, o pieniądze i odpowiedzialność również, że tak powiem, karną, bo też do końca nie ma wyjaśnienia i ostatecznej interpretacji, jak chodzi o te osoby, które korzystały, które logowały się na platformie i korzystały z tych tańszych. Nie ma jednoznacznej tutaj interpretacji, która by, że tak powiem, odmawiała tym osobom prawa do ubiegania się z kolei o ten tańszy opał teraz.
W związku z tym wszyscy ci, którzy składają na takich wnioskach właśnie swoje zapotrzebowania, no jakby uprzedzają i łowią trochę ryby przed siecią, będą prawdopodobnie wszyscy musieli również te wnioski od nowa poprawiać. W związku z tym myślę, że no poproszę jeszcze o trochę cierpliwości. Jeżeli tylko takie się pojawią, niezwłocznie przystąpimy do działania. Tak, jest osoba tutaj wskazana przez mnie, jeżeli chodzi o właśnie organizację i zajmowanie się tym. Tą osobą jest nasz informatyk. Tam sporo rzeczy no, będziemy też, że tak powiem, elektronicznych musieli, że tak powiem, przesyłać. W związku z tym też został upoważniony do tego, żeby się tym zająć. Ale też, drodzy Państwo, fizycznie będzie on obecny na placu SKR-owskim. I generalnie tak jest, jeżeli chodzi o lokalizację, no to plac, mówiłem już, ten, który jest nasz, będziemy po prostu użytkować i tam będziemy składować opał. Jeżeli chodzi o jeszcze dozbrojenie tego placu, no bo wiadomo, że jeżeli to będzie większa ilość, czy nawet mniejsza, trzeba wyposażyć w monitoring i doświetlenie tego obiektu, ale również no, stworzyć warunki dla tej osoby, która będzie po prostu się zajmować ważeniem samym, prawda? Tak jak wspomniałem, waga elektroniczna jest zamówiona i na dniach po prostu dotrze tutaj do nas. Jest obecnie legalizowana i, drodzy Państwo, no cóż, czekamy na uprawomocnienie się ustawy. I generalnie mamy też tak naprawdę 3 dni od tego momentu na to, ażeby ogłosić na BIP-ie, że przystępujemy do działania. Gdybyśmy tego nie zrobili, no to bylibyśmy wyłączeni. No takie są przepisy i musimy ich przestrzegać. Proszę bardzo. Burmistrzu, ja jeszcze odnoszę tego węgla. Ja tak. Bardzo dużo ludzi się pyta, w ogóle jakiej ceny ten węgiel będzie. No to jest, słuchajcie. Każdy myśli, że będzie za pół darmo. Są podane stawki, drodzy Państwo, że my będziemy jako gmina nabywać to od spółek Skarbu Państwa, nie wiem jeszcze, tak jak powiedziałem, od której i w której i z jakiego miejsca, za kwotę nie wyższą niż 1500 zł. Natomiast jeżeli chodzi o sprzedaż i wliczenie kosztów z tym związanych, bo przecież my musimy albo organizować transport, jak chodzi o na dowóz, jeżeli to będzie dalej, no to trzeba przewoźników. Jeżeli to będzie w miarę blisko, to jesteśmy w stanie przywieźć swoim ciągnikiem, na przykład sztajerem i patelnią, tak zwaną tą przyczepą 20-tonową. To by nam jak najbardziej pas było na rękę, bo nie generowałoby dodatkowych kosztów. No ale w takim układzie, no to tak, musimy policzyć właśnie przewoźników, musimy policzyć w ogóle całą operację sprzedaży. No i to ma być nie więcej niż 2000 zł. Nie jestem w stanie w tym momencie powiedzieć, ile to będzie u nas. Nie jest to z góry jakby narzucone, że ma być po prostu, ma być nie więcej dla naszych mieszkańców niż 2000 zł. Jeżeli byłaby to osoba spoza gminy, bo nie wszystkie gminy to organizują, nie wszystkie się zdecydowały w to wchodzić, no to wtedy jest do 2200 zł. W związku z tym też, no, będzie to na pewno, panie radny, nie więcej niż 2000 zł, zgodnie zresztą z przepisami. Dziękuję. O, dobrze. Teraz nam się zaczęło. Bardzo proszę. Panie burmistrzu, ja chciałabym prosić o kamień, bo po prostu no jedną drogę, którą mieliśmy dobrą na pole, tutaj za panem stolikiem w lewo, jak się jedzie od Wiślicy, no tak się już teraz rozeszła, że no nie mamy jak dojeżdżać na pola. Pozostałe są w fatalnych warunkach, a ta jedna jedyna tak samo w tym roku i teraz na jesieni się no bardzo fatalna zrobiła. Ja rozumiem. No woziliśmy tam trochę kamienia, powiem uczciwie, jak chodzi o szczerbaków, tego z torów kolejowych, które przejęliśmy. Ale myślę, że jeżeli to jest jakaś doraźna sprawa, to tak, bo drodzy Państwo, bo nie, no, ta no, droga... To się takie tak. porobimy na tej kamiennej drodze. Tak, tak. No was tam tych... Dobra, nie? A teraz już się... Pani Sołtysy, jak dobrze pamiętam, te drogi chyba radny zgłaszał, to nie jest... Wymaga przesypania właśnie, a tej nie zgłaszałem, bo nie zdążymy nic zrobić. Jak będziemy znowu remontować, a to poza programem, czy tak powiem, jakbyś się dało. Ale poza... Naprawdę, dobra, słuchajcie, sytuacja odnośnie dróg jest najgorsza. Jeżeli, tak, jeżeli nie jest to jakaś wielki nakład, jeżeli chodzi o doprowadzenie tej drogi, to tak, no bo słuchajcie, no tak jak
powiedziałem, no przeznaczamy potężne pieniądze na to, żeby zrobić drogi. No, zgłaszaliście, wiem, pewne odcinki, wszystkie są ważne tak naprawdę. No ale dobra, no to tutaj pani Aniu, proszę zapisać ten wniosek. Musimy tam wysłać się po prostu naszego inspektora i zobaczyć, co tam ewentualnie doraźnie można by zrobić. Proszę bardzo. Odnośnie tej drogi 771, jak pan to już mówi, że jadą tu odpowiedni ludzie, to może nie czekając na koniec gwarancji, bo to tak się czeka, a potem się przeczeka czasem. To już tam są ubytki, już te ażury czasem wypycha, jak są pobocza wąskie, nawet tam koło tego pana stoi lot. Tam było to najniższy ten dom, więc tam jest dość wysoko, a wąskie te pobocza. I te ażury już wychodzą. No rozumiem. No, poza tym te jak pan Andrzej Siemień już to zgłaszał, że to są za niskie wstawione przy przepływ, tak ten kamień się osypuje, czy po każdym deszczu gdzieś to tak, zasypuje ten przepływ. I jeżeli by zwrócić uwagę na tą jedną działkę, w której nie został wstawiony zjazd na łąkę. I ta pani interweniowałem i mówi, że zrobi się, a do tej pory chyba nie ma. Dobrze by było spisać te po prostu uwagi i oczekiwania, no żebyśmy mogli to odwrotnie przekazać do zarządcy. No bo, oczywiście, że wspomnimy, że tutaj jest kilka właśnie zastrzeżeń, jak chodzi o ten. I tak jak mówiłem, jest gwarancja i trzeba rzeczywiście upominać się o to. No, bo oczywiście, że wykonawca na to liczy, że takich zgłoszeń nie będzie, no ale jeżeli widać, że coś jest, albo tym bardziej nie ma zjazdu, to co mnie dziwi, bo to powinno być na etapie projektowym przewidziany ten zjazd, no to po prostu, no to trzeba by to zgłosić. Tak, a tam gdzie nie było, to zrobić. Nie, będziemy zgłaszać. Podejrzewam, że tam był przepływ od zwanej psiej górki, tam jest ruch, tam był przepływ przez Aspen, jeden jest mniej. To tam wstawił właśnie zjazd, którego nie było. Czy ja poproszę tutaj pana marszałka, nawet dzisiaj, żeby skierował no, osobę, że tak powiem, techniczną, czyli nie wiem, kogoś, czy dyrekcji, czy co. Jeżeli taki człowiek tutaj będzie się zgłaszał, to tutaj radnego poinformujemy, żeby mu pokazać, o co tak naprawdę chodzi, dobra? Dziękuję. Jeszcze kucharek, proszę bardzo. Ja się chciałem zapytać pana burmistrza, o jakim terminie będzie przedłużone te wnioski suszowe, bo to bardzo słabo tam niektóre dnie zostało no, słabo, internet też nie działał. A drugie, co mamy zrobić z tymi ulotkami, czy to odnośnie tego jodku potasu, czy to przy wydawaniu tego, czy teraz mamy rozdawać, jak to jest? Czyli dobra, jodek potasu. Drodzy Państwo, ważna sprawa. Słuchajcie, myślę, że teraz rozdać, bo po to daliśmy, żeby ludzie się zapoznali. Tam jasno też pisze, żeby że tak powiem, no nie przyjmować tego leku na oślep, bo nie wszyscy go mogą przede wszystkim przyjmować, bo on może tak naprawdę wywołać wiele szkód też w organizmie i po prostu trzeba konsultować to z własnym lekarzem najpierw, czy rodzinnym, czy specjalistą, żeby no nie zrobić sobie krzywdy, bo przyjmowanie również przez osoby, które nie powinny tego przyjmować, może spowodować wiele poważnych chorób, w tym nawet migotanie przedsionków różnych innych po prostu niebezpiecznych dolegliwości. Więc ja nie będę tutaj zachęcał ani namawiał. To jest, jak Państwo wiecie, odgórne zalecenie. Jest też wydane stanowisko, powiedzmy, że tam głównego lekarza czy ministra zdrowia i z tym nie dyskutujemy. Natomiast tutaj Państwa decyzji pozostawiam i rodziców i ten po prostu kto może i w jakich ilościach też to jest w ulotce przewidziane. W związku z tym no, myślę, że teraz, bo w sytuacji, kiedy pojawi się takie zagrożenie i konieczność zażycia takiego środka, no to będzie za późno, żeby czytać, bo może komuś, że tak powiem, z przejęcia kartka, że tak powiem, wypaść z ręki. Więc lepiej się oswoić z tymi zasadami wcześniej, uważam. Jak będzie trzeba wydawać dodatkowo ulotki przy dystrybucji już bezpośrednio,
bezpośrednio dla mieszkańców, to jeszcze raz je powielimy i tak dalej. Ale teraz proszę Panie Sołtysie się rozdać. Drugie pytanie, to przepraszam, o czym Pan mówił? O jakie wnioski suszowe? A już wiadomo, że będzie, bo to nie ja ustalam, Panie Sołtysie, takie rzeczy. Nie, bo tam burmistrz tak coś. Proszę Państwa, proszę Państwa. Ja jeszcze tak, dobra, powiemy szerzej sobie na ten temat. Jeżeli chodzi o wnioski suszowe, pomagamy i tak dalej. Wiecie Państwo o tym, że termin ten został określony do 1 listopada. Mówiłem też o tym, drodzy Państwo, że... Października, przepraszam. Oczywiście, że października. Mówiłem, że Platforma no, nie jest sprawna na tyle, bo gdyby Platforma działała normalnie, to na pewno by tutaj te wnioski szły sprawniej. Nie jest to zależne od nas. Zachęcam Państwa, wszystkich, ażebyście korzystali też, powiedzmy, z pomocy domowej w postaci młodych ludzi, którzy po prostu poruszają się sprawnie w internecie, z wnuczków również, bo no, być może, że szkoda będzie, jeżeli ktoś po prostu nie złoży tego w terminie. Natomiast to niestety nie my ustalamy. Drodzy Państwo, złożenie samo, utworzenie profilu, podpisanie wniosku i złożenie go, to jest dopiero pewien etap. Do 15 listopada, jak ktoś śledzi te sprawy, będzie znowu trzeba złożyć wniosek w wersji papierowej do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. I wiem, że ci ludzie wszyscy trafią również do nas tutaj, prawda? Więc, no tak jak powiedziałem, my pomagamy, ile możemy, no ale przecież też nie mogę, że tak powiem, zamknąć ludzi do 24, żeby siedzieli, bo przecież to normalnie funkcjonuje jak każdy z nas. Więc zrobiliśmy tak, że ponieważ w godzinach również tam koło 20 czy tam koło 17 po prostu ta aplikacja, ta platforma lepiej działa, dlatego też są pracownicy. Zaangażowaliśmy do tego 7 ludzi. Słuchajcie, no więcej się nie da. W związku z tym naprawdę no, trzeba, nie wiem, korzystać, umawiać się tam z nimi, jeżeli chodzi o terminy, no bo ja nic więcej nie jestem w stanie zrobić. Za słabo działa platforma, trudno, nie mam na to po prostu wpływu. Ale będziemy do końca pomagać. Dziękuję bardzo. Dobrze, proszę Państwa, ja jeszcze mam jedną tylko sprawę, taką krótką. Ksiądz Proboszcz organizuje tradycyjną kwestię na cmentarzu biparafialnym i zwraca się z prośbą do sołtysów i radnych z naszego, z naszej parafii o wzięcie udziału w kwestii, która będzie się w niedzielę. Pan burmistrz deklaruje, że będzie, ja będę. Zachęcamy, zapraszamy, kontakt telefoniczny do Państwa ja zrobię. Dzisiaj przyjeżdża, właśnie będę rozmawiał z Panem, z księdzem proboszczem, więc będę znał szczegóły, ale zachęcam do wzięcia udziału w niedzielnej kwestii. Również biorą udział Ochotnicze Straże Pożarne i również biorą udział dzieci i młodzież i nauczyciele szkoły podstawowej i zespołu szkolno-przeszkolnych. Wszystkie tematy, żeśmy chyba dzisiaj już wyczerpali, jeśli tak, oczywiście, to dziękuję Państwu za udział w sesji. Zamykam 60. sesję Rady Miejskiej Wiślicy.